bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny film w tematyce totalnej biologii i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tarczycy. O tarczycy dlatego, że coraz więcej kobiet zaczyna cierpieć na zaburzenia związane właśnie z tym gruczołem. Ja tutaj nie chcę szczegółowo opisywać czy opowiadać o każdym zaburzeniu dotyczącym tarczycy. Chciałabym Wam tylko nakreślić, jakie konflikty mogą wpływać na dysfunkcję tego gruczołu. Tarczyca zarządzana przesadką mózgową to gruczoł, który produkuje hormony stymulujące naszą przemianę materii, nasz metabolizm. Odpowiada za rytm naszego organizmu, odpowiada za ciepłotę ciała, jest takim naszym wewnętrznym zegarem. I jeśli miałabym skrótowo opowiedzieć o konfliktach, które wpływają właśnie na naszą na jakieś tam nasze dysfunkcje związane z tarczycą, to na pewno zaczęłabym od konfliktu związanego z czasem. I tutaj mamy nadczynność, czyli szybciej, szybciej, szybciej. Muszę być szybszy, żeby to zrobić. Muszę szybciej to zrobić, to wtedy dostanę to czy tamto. Jak będę szybszy, to wtedy dostanę awans w pracy. Ojej, żeby uniknąć tej sytuacji, muszę się pospieszyć. To są konflikty tego typu. Mamy też, ja korzystam z notatek, przepraszam, ale nie chcę, żeby tu się wkradł jakiś nieporządek. Mamy też niedoczynność. Wtedy tarczyca zaczyna produkować czy wydzielać mniej tyroksyny, spowalnia się metabolizm, może się pojawić odczucie zimna, mogą pojawić się wahania wagi i wtedy jakby nasz organizm chciał nam powiedzieć, ja już nie daję rady, tego jest za dużo. Nie ma szans, żebym ja sobie z tym poradziła. W przypadku Hashimoto dochodzi jeszcze autoagresja. To choroba autoimmunologiczna, podobnie zresztą jak w przypadku choroby Graves-Basedowa. Wtedy mamy sytuację, jakby nasz mózg chciał zniszczyć ten wewnętrzny zegar tylko po to, żebyśmy uniknęli kłopotu. Czyli chce zatrzymać czas, chce zniszczyć ten wewnętrzny zegar. To tak jakby spóźnieni na spotkanie patrzymy na zegarek i jedynym rozwiązaniem było wyrzucić ten zegarek, żeby pozbyć się problemu. Warto wspomnieć w przypadku guza gruczołu tarczycy, że ważne jest to, po której stronie ten guz się nam rozwija. Jeżeli jest to prawa strona, to oznacza, że chcemy coś szybko zdobyć, szybko czegoś chcemy dostać. Jeżeli jest to lewa strona, wtedy musimy się czegoś szybko pozbyć. Kolejny konflikt to konflikt związany z rytmem. Czy żyjemy w zgodzie ze swoim rytmem? Czy nasza praca, nasze obowiązki dnia codziennego to jest nasz odpowiedni rytm? Czy ilość obowiązków, która spada nam na ramiona zaraz po tym, jak wracamy z pracy, nie przerasta naszych możliwości? Czy my żyjemy w zgodzie ze sobą? Kolejny konflikt, który trzeba wziąć pod uwagę, to konflikt związany z atakiem, tarcza. Od tego pochodzi słowo tarczyca, zresztą w kilku innych językach jest podobnie. Tarcza, czyli nasza ochrona, ochrona przed fizycznym atakiem, na przykład duszenie, ale przed atakiem słownym również. Czy ktoś znienacka nas nie zaskoczył jakimś słowotokiem, jakimś atakiem, agresją, a my próbujemy się obronić? Tutaj warto też nawiązać od razu do wspomnień w rodzie, wspomnień dotyczących uduszenia, podciętego gardła, powieszenia się. Można zajrzeć też do czasu przed porodem, czy przypadkiem nie byliśmy owinięci, czy nasza szyja nie była owinięta pępowiną. Słowem kluczem przy tarczycy jest niesprawiedliwość. Zatem, czy nie ma w naszym życiu jakiegoś poczucia winy z powodu osądu, niesprawiedliwego osądu? Czy w jakiejś dziedzinie życia nie czujemy się totalnie niesprawiedliwie potraktowani? To jest słowo klucz, które zawsze przy tarczycy działa. Jest też konflikt płci. To jest niezłe. Wielu z nas zrobiło duże oczy podczas zajęć, kiedy Gilbert o tym mówił. Czy miałam być chłopcem czy dziewczynką? Czy moja płeć przypadkiem nie rozczarowała któregoś z rodziców? Może żaden z rodziców nie powiedział tego głośno, ale podświadomie oczekiwał, że zamiast dziewczynki będzie chłopiec. To bardzo często się zdarza i wtedy bardzo często kobiety mają problem z zimnymi dłońmi, stopami, jest im cały czas zimno. Trzeba też ten konflikt wziąć pod uwagę. Może się jeden czy dwie osoby zaśmiać i powiedzieć, no tak, jasne. Ale słuchajcie, to już w 1966 roku zostało udowodnione, że temperatura inkubacji wpływa na płeć wykluwających się z jaj żyjątek.
na przykład żółwie, które składają jaja w słońcu. Z tych jaj wyklują się, teraz nie pamiętam, czy samce, czy samice, ale odmienna płeć wykluje się z jaj złożonych na słońcu, a odmienna płeć z jaj złożonych w ciemniejszym, w zimniejszym jak gdyby otoczeniu, czy w innej porze roku. Warto na koniec dodać, że mamy dwie fazy choroby, fazę aktywną i fazę zdrowienia. W tej fazie aktywnej, czyli po nastąpieniu tego szoku, czy tej trudnej sytuacji naszej życiowej, tej traumy, następuje w przypadku raka gruczołu tarczycy, następuje wzrost tego nowotworu, wzrasta produkcja hormonu, ale w przypadku po rozwiązaniu konfliktu, czyli wreszcie rozwiązaliśmy tą trudną sytuację, wreszcie żeśmy zdążyli, albo wreszcie zmieniliśmy pracę i nie musimy się już spieszyć, albo nie wisi nam nad głową jakaś sytuacja, w związku z którą musieliśmy się ciągle spieszyć, czyli rozwiązujemy naszą stresującą sytuację, rozwiązujemy konflikt, wówczas następuje faza zdrowienia. Faza, w której następuje redukcja tego guza, który wcześniej nam urósł. I tutaj udział w tej redukcji biorą oczywiście bakterie i grzyby, jeżeli pozwolimy im na to, żeby one ten nowotwór rozłożyły, wszystko będzie dobrze. Pojawia się w tej fazie oczywiście stan zapalny, opuchlizna, co może nas niepokoić, ale jeśli mamy świadomość, że jesteśmy już w fazie zdrowienia, pozwólmy ze spokojem, żeby nasz organizm dokończył procesu naprawy tego, co wcześniej nam urosło. I nie stosujmy antybiotyków, które mają za zadanie zniszczyć te bakterie i grzyby, a one są po to, żeby to, tak jak powiedziałam wcześniej, bakterie i grzyby mają rozłożyć guz, czyli jeżeli antybiotyk zniszczy bakterie i grzyby, to kto ten guz rozłoży? Proces zdrowienia zostanie zahamowany i może się okazać, że po latach przy kolejnym jakimś tam USG kontrolnym okaże się, że diagnosta powie, o no przykro mi tutaj, ale mamy jakieś guzki. No i włącza nam się panika, a to mogą być po prostu pozostałości nierozłożonych wcześniej guzów. Także nie wpadajmy w panikę, zróbmy sobie najpierw badanie hormonów, sprawdźmy, czy mamy niedoczynność, czy mamy nadczynność i wtedy zacznijmy działać. Zacznijmy działać, czyli znowu nie wpadajmy w panikę, tylko poszukajmy sytuacji, która spowodowała, że u nas ten nasz zegar wewnętrzny musiał przyspieszyć, spowolnić, albo musiał sam siebie zniszczyć, żeby pomóc nam rozwiązać jakąś sytuację. Szybko, mam nadzieję, to temat ogarnęłam. Zapraszam oczywiście Was do dyskusji pod komentarzami. Cieszę się, że oglądacie i miejmy głowy otwarte, słuchajcie, bo to wiele daje. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.